Parę lat temu postanowiłem wymienić stary aparat kliszowy na nowiutką cyfrówkę. Miałem ograniczony budżet, więc niestety musiałem się zadowolić używanym sprzętem. Porozglądałem się po różnych portalach aukcyjnych typu eBay. Znalazłem wiele ciekawych ofert. Jedne droższe, drugie tańsze. Moją uwagę przykuła jedna oferta. Był to jeden z nowszych i bardziej zaawansowanych technicznie aparatów. Bardzo tani. Sprzedawca deklarował, że sprzęt jest nieuszkodzony, ale pozbywa się go dlatego, że dzieje się z nim coś dziwnego. Nie miał pobitych żadnych aukcji, a data rejestracji to zaledwie kilka dni temu. Zaryzykowałem i dokonaliśmy transakcji. Ponieważ mieszkam w innym kraju, musiałem dłużej poczekać na przesyłkę. W końcu doszła. W środku znajdował się aparat i karta. Było na niej nagryzione czymś czerwonym. To moja robota. Zdziwiło mnie to, aczkolwiek uznałem to za pewien rodzaj żartu, jaki płatają sprzedający kupującym. Zająłem się sprzętem. Sam w sobie był zgodny z opisem. Zauważyłem, że tkwi w nim karta pamięci i nie da się jej wyciągnąć. Podłączyłem zatem cyfrówkę do komputera i zacząłem przeglądać zdjęcia. Byli na niej jacyś ludzie. Ot, zwyczajne zdjęcia z imprezy. Na jednym z nich wszyscy tańczyli. Przyłączyłem na kolejne zdjęcie i zamarłem. Osoby, które na poprzednim zdjęciu tańczyły, teraz leżały zmasakrowane na ziemi. Każdy. Dosłownie każdy. Był pocięty i poturbowany. Kto mógł coś takiego zrobić? Myśli kłębiły mi się w głowie. Przełączyłem na kolejne i aż mnie odrzuciło. To, co zobaczyłem, widzicie na zdjęciu.